Płomień TV zaprasza na kolejną relację z meczu trzeciej ligi grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Witam na kolejnym skrócie meczu Płomienia Ełk. Tym razem jesteśmy w Bielsku Podlaskim, gdzie tur podejmować będzie zespół Płomienia Ełk. Nie muszę mówić, że jak ważne jest to spotkanie dla obydwu ekip. Tur broni się przed spadkiem, natomiast Płomień Ełk musi utrzymać swoją przewagę nad goniącymi go zespołami, czyli Sokołem Ostrudą, Startem Działdowo oraz MKS Korsze. Przedłużenie piłki przez Kraskę. Tutaj Jackiewicz chciał odegrać, ale kick z tego zawodnika, ale powalczył jeszcze o tę piłkę Paweł Łochnicki, ale został zablokowany przez zawodnika Stura. Odegranie do środka, ale tutaj Daniel Kraska szybszy, odgrywany jeden kontakt do Jackiewicza. Jeszcze raz Kraska odgrywa wolne pole do Łukasza Kuśnierza. Łukasz Kuśnierz faulowany przez Łukasza Szczepanika. I sędzia wskazuje na wapno, czyli 11 metr. Widzimy, chyba nie pomylił się w tej decyzji sędzia główny tego pojedynku. Kamil Jackiewicz trzykrotnie podchodził już do tego miejsca i trzykrotnie się nie mylił. Jackiewicz, Szczepanik, Jackiewicz lepszy od bramkarza Tura Bielsk Podlaskiego. 0-1 w Bielsku Podlaskim. Spójrzmy na tę powtórkę. Został zmylony bramkarz z Bielska Podlaskiego. Tutaj myślę, że nie urażę żadnego z kibiców, jeżeli powiem, że zespół z Tura Bielsk Podlaskiego grał chaotycznie i niedokładnie w pierwszej odsłonie tego meczu. Sawak, Safarian do środka, do Łukasza Kuśnierza. Łukasz Kuśnierz piętką ponad obrońcami Tura Bielsk Podlaskiego i Kamil Jackiewicz oko w oko z bramkarzem. Po długim rogu Kamil umieszcza piłkę w siatce. 0-2 w Bielsku. Za moment ujrzymy powtórkę. Zaczęło się to od podania Sawaka Safariana do Łukasza Kuśnierza. Ten sprytnie oszukał obrońców i podał na wolne pole do Kamila Jackiewicza. Ten nie mylił się. Już druga odsłona meczu. Jest to inne oblicze zawodników z Tura Bielsk Podlaskiego, którzy grali bardzo ambitnie i zagęszczali środek gry, uniemożliwiając zawodnikom z Ełku swobodne rozgrywanie tej piłki. Widzimy tutaj chaotyczne wybicie zawodnika z Ełku. Jeszcze tutaj Sawak Safarian, Rafał Niedźwiecki odrywa do Kamila Jackiewicza, a ten trafia wprost w Łukasza Szczepanika. Mógł być hat-trick Kamila już w tym meczu, ale już jesteś pod drugą bramką. Odegranie w pole karne do Karola Kosińskiego i strzał lewą nogą po długim rogu. Jest bramka kontaktowa, brawo! Zasłużyli na nią zawodnicy z Tura Bielsk Podlaskiego. Za chwilę ujrzymy powtórkę. Bochenek do Jakubowskiego. Jakubowski zwiódł Niedźwieckiego. Odgrywa na piąty metr do Kosińskiego i ten lewą nogą daje bramkę kontaktową. Mateusz Jakubowski, przy nim Niedźwiecki. Jeszcze Skarzewski chciał pomóc, ale oszukał tych dwóch zawodników. Jakubowski do środka do Kosińskiego. Kosiński wchodzi w pole karne jak w masło, ale Kołożyński wyjaśnia tę całą sytuację. Naprawdę gorąco zrobiło się w sztabie szkoleniowym Ełckiego Płomienia. Kamil Jackiewicz odgrywa, ale jego podanie zostaje zablokowane. Jeszcze Niedźwiecki i też zablokowany przez zawodnika Stura. Ale tutaj ambitnie Skołżyński do środka. Maksym Mirwa. Mirwa do środka. Do Ciuńczyka, ale Ciuńczyk niedokładnie. Lewą nogą podaje do Sewaka Safariana. Ale Sewak Safarian będzie pewnie długa piłka. Tak, w kierunku Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz położył bramkarza i daje trzecią bramkę ekipie gości. Spójrzmy na powtórkę. Sewak Safarian, długie podanie w kierunku Kamila Jackiewicza i ten ustrzela hat-tricka. Nie jest to hat-trick klasyczny, ale trzy bramki idą w świat. 28 bramka tego napastnika. Ale co tu jeszcze? Kamil jeszcze raz, ale tym razem niedokładnie. Byłaby czwarta bramka Kamila w tym meczu. Ostatnia akcja meczu. Rzut rożny. Bramkarz Tura Bielsk Podlaskiego w polu karnym, ale oddaje strzał Tomaszewski. Tutaj co? Czerwona kartka Łukasza Sklarzewskiego za wysoko podniesioną nogę, w którą kopnął zawodnika Tura Bielsk Podlaskiego. Za moment ujrzymy powtórkę. Ale czy będzie to dokładnie widoczne? Śmiem wątpić.
Na pewno był kontakt, ale czy na czerwoną kartkę? Jeszcze raz widzimy tę całą sytuację. Tutaj obrońca przeszkodził nam w pełnym widoku, ale już Tomaszewski naprzeciw Bebłockiego. Tomaszewski, Bebłocki, Tomaszewski, pewny strzał. Druga bramka zawodników z Tura Bielsk-Podlaskiego. Ale na wyrównanie zabrakło czasu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. 2-3 w Bielsku Podlaskim. Ełcki Płomień wygrywa i umacnia się na pozycji lidera.